Cześć, witam na panowie Dogadamy się. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech potrzebach, które zostały zdigitalizowane, twoich potrzebach, które zostały zdigitalizowane i powiemy sobie, jak sobie z nimi radzić. Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem. Zaczynając od potrzeby numer jeden. Pierwszą potrzebą, która. Została zdigitalizowana w dzisiejszym świecie jest seks. nic innego jak seks. W jaki sposób został zdigitalizowany i ułatwiony do granic możliwości Twoich możliwości przez różnego rodzaju portale oferujące portale Chyba zgodzi się ze mną, że port. Nigdy nie była tak dostępna, jak dzisiaj. Wszyscy mamy smartfony i możemy ją zdobyć w każdym możliwym momencie. Już nie tylko w naszym domu, ale już nawet i poza nim wystarczy dostęp do internetu i jest to ogólnie dostępne. Problem z pornogą dużo się o tym mówi w dzisiejszym świecie. Konsumpcja myślę, że wiem o tym, że jest. Idzie tylko wyłącznie w górę, bo ludzie są coraz bardziej samotni, coraz bardziej zdeprowowani i coraz bardziej. Crazy, crazy. Jaki ja mam z tym problem? Wiem, że wielu mężczyzn naprawdę mocno jest od tego uzależniona, i to tak naprawdę jest ich jedyna furtka na imitację seksu albo często są to zaburzenia, albo różnego rodzaju problemy związane z brakiem atencji od kobiet. Problem jest, polega na tym, że pornografia daje. O ogromne wyrzuty dopaminy przez to jak jest skonstruowana, no bo jest skonstruowana, żeby była seksem na sterydach tak zwanym. Wiadomo, co się robi podczas oglądania pornografii. I konsumowana jest głównie przez mężczyzn, głównie jest robiona dla mężczyzn, no bo tak naprawdę tam są pieniądze. Nie rozwodzą się bardzo nad, nad tym, chciałbym powiedzieć o tym, że oferuje ona Wyidealizowany świat, który tak naprawdę nie istnieje. Kobiety są cholernie piękne, wymodelowane, idealne. Mężczyźni mają ogromne bakłażany, mówiąc językiem internetu, nie pomaga to i jeżeli masz problem z pornografią, postaraj się jak najszybciej temu zaradzić, żeby do granic możliwości wyłączyć to ze swojego życia. Moim zdaniem jakość twojego życia może wzrosnąć, a więc tak, ta potrzeba została zdigitalizowana, tu są po prostu ogromne pieniądze i wpływy, Tak, no, no, no te, te portale robią olbrzymie zasięgi. I dużo ludzi na tym zarabia potężne pieniądze, więc no nic dziwnego, że zostało to zdigitalizowane i Twoja potrzeba została zaspokojona w ten sposób. Ale jest to sztuczne według mnie, sztuczne zalakowanie problemu. Mam nadzieję, że jeżeli jesteś mężczyzną, który ogląda ten kanał i słucha tego, co tutaj mówię, nie tylko ja, i moi goście, to wiesz o tym, że to nie jest OK, i wiesz o tym, że, że powinieneś to zmienić. I. To nie dodaje jakości Twojemu życiu. Więc są różne metody. Jest metoda NoFap, która uważam, że nie do końca, nie do końca jest potrzebna, ale jest to rozwiązanie bardzo drastyczne, które może Ci pomóc. O NoFapie jest multum wideo. Nie chciałbym się tutaj rozwodzić za bardzo na ten temat, ale jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, które na pewno zmusi Cię do szukania... Innych opcji zaspokojenia Twoich potrzeb seksualnych. Kolejna potrzeba, bazowa potrzeba, którą mamy jako ludzie, to są dostęp do społeczności. No w dzisiejszym świecie mamy social media. Social media jest ciekawym fenomenem, wszyscy jesteśmy trochę. po trochu od, od nich uzależnieni, w tym ja niestety tak podejrzewam. I na czym się łapie bardzo mocno? To jest potrzeba, która została zdigitaliz zdigitalizowana w sztuczny sposób. Też stoją za tym ogromne pieniądze, oczywiście. Tak naprawdę, mając tysiąc znajomych na Facebooku, okazuje się, że masz tak naprawdę garstkę lub prawie niewielu i obserwujesz ludzi, których totalnie nie jesteś nimi zainteresowana, ale takich obserwujesz i tracisz na to czas, zbędny czas, który mógłbyś poświęcić osobom, które są ważne w Twoim życiu. Oczywiście pomaga to. Niektórym osobom nawiązać, nawiązać albo utrzymać relacje z ze znajomymi, który, którzy mieszkają daleko, ale uważam, że to jest pozorne. Uważam, że znacznie lepiej y, wymienić to na spotkanie osobiste lub telefoniczne, nawet raz na jakiś czas. I, I praktykuję to z osobami, które są mi bliskie. Raz na jakiś czas z nimi rozmawiam, z, z kolegami, którzy nie mieszkają w moim mieście, mieszkają w innym mieście. I staram się zawsze spotkać z nimi, jak jestem w tym mieście, albo wybieram się do tego miasta, przynajmniej raz na, no, na kwartał, przynajmniej zadzwonić, albo się z nimi spotkać. Uważam, że to jest mega ważne i jest bardzo dużo badań pokazujących, jak, istotne, jak istotny wpływ mają relacje na takie prawdziwe relacje na nasze życie i na ogólne. Ogólne szczęście, ogólna sat ogólną satysfakcję z życia. I coś, co ostatnio też na jednym podcaście gościu uświadomił, że będąc użytkownikiem social media jesteś tak naprawdę ich produktem. No, one są w cudzysłowie darmowe, ale poświęcasz największą wartość swojego życia, czyli twój czas, którego nie odzyskasz. Tracisz na social media. Ja to ostatnio mocno obserwuję. Byłem teraz... Y na majówkę byłem w Górach Sowich, w okolicy Wrocławia, we Wrocławiu też, w ogóle świetne, polecam każdemu Góry Sowie. I bardzo ograniczyłem konsumpcję social mediów, spędzałem czas raczej właśnie, <laughs> śmieszna historia, nie miałem internetu, skończył mi się internet w komórce i musiałem czekać do 1 maja, więc... a wjechaliśmy wcześniej, w kwietniu jeszcze, więc dało mi to do myślenia. Jak jestem uzależniony od tego, badziewia, i że to jest totalnie, totalnie mało istotne, mało potrzebne. No ja wykorzystuję to też na poczet taki wizerunkowy, też w social mediach, ale social media bardzo rzadko budują prawdziwe relacje. Można poznać ludzi przez social media, ale na dłuższą metę dłuższa konsumpcja nie ma totalnie sensu. Taki zdrowy, zdrowy limit to jest około godziny dziennie, powinniśmy na to poświęcać, więc. Mam zablokowane wszystkie social media do godziny czasu na dzień. Metoda jeszcze, którą próbowałem rok temu, to jest zmienienie funkcji swojego telefonu na opcję czarno-białą. W ogóle swój telefon zmieniłem na czarno-biały, jest taka możliwość, funkcja w telefonie, i te social media były znacznie mniej ciekawe do oglądania przez kolory, więc polecam każdemu. Sprawdzenie tej opcji. To jest swoją drogą ciekawe, że takie cztery bazowe rzeczy, o których zaraz powiem, zostały tak mocno zdigitalizowane i ułatwione nam, ale wbrew pozorom nie działają tak, jakbyśmy chcieli. Jakby, no, tak naprawdę to one nas wykorzystują, nie my je. Yeah. To jest bardzo ciekawe. Długo się przymierzam do tego odcinka, żeby to nagrać, ale podejrzewam, że część z Was, dla Was jest to oczywiste, że tak jest, ale dla części jest to może. Nieoczywiste i, i nie widzicie tego w ten sposób. Jestem bardzo ciekawy Waszych opinii. I ja Wam mówię tylko o swoich przeżyciach i to, co ja widzę. Więc, numer dwa to są potrzeba społeczności zaspokojona w, w digitalizowanym świecie przez social media. Kolejna Twoja potrzeba to jest miłość i związki. Jak jest zdigitalizowana dzisiaj miłość i związki w syntetyczny również sposób? No. Sami sobie odpowiedzi na pytanie. Poruszałem ten temat już nie raz. Tinder, no i platforma, której nigdy nie używam i nie planuję używać, to jest platforma OnlyFans. I Tinder, najpierw może powiedzmy sobie o Tinderze. Tinder, moim zdaniem często jest dla ludzi, którzy albo są często od razu po rozstaniu i nie są gotowi na związek, albo dla ludzi, którzy mają problem ze znalezieniem sobie drugiej Półówki i to nie działa na ich korzyść, szczególnie dla mężczyzn. No, poruszałem ten temat już Multum razy, że na Tinderze liczba kobiet do mężczyzn to jest chyba około 70-80% mężczyzn, 20-30% kobiet. Z tego co pamiętam, tak wyglądają te statystyki. No i wiadomo, że to jest gra liczb, w której jesteś przegrany, totalnie przegrany i też bardzo ciężko przez Tindera zbudować, chociaż powiem tak, no z, mam przykład bliskich znajomych, którzy poznali się przez Tindera 10 lat temu, no i są do tej pory ze sobą, tak, ale no to, to jest raczej wyjątek od reguły. To też był inny Tinder. Ludzie traktowali to bardziej poważnie. Dzisiaj, moim zdaniem, jest to wylęgarnia osób, które są niestabilne emocjonalnie i nie potrafią znaleźć sobie partnera w inny sposób lub są też po prostu nieatrakcyjne na tym rynku no i nie, nie mogą się odnaleźć. No z jakichś względów po prostu ciężko im zbudować znajomość. Na Tinderze jesteś tak naprawdę awatarem. Ty nie jesteś osobą, tylko jesteś awatarem, jesteś jednym z wielu, jednym z setek. Mam kolegę bliskiego, który właśnie sporo spędził czasu na Tinderze i mówi mi jak to działa obecnie i no nie jest za ciekawie. Naprawdę nie jest za ciekawie, więc Tinder nie polecam. To jest moje zdanie. Nie polecam. Uważam, że jest masa innych opcji do y, znalezienia sobie osoby, którą jesteś zainteresowany. Wbrew pozorom tej firmie nie zależy na tym, żebyś ty był w szczęśliwym związku, żebyś ty znalazł kogoś, tylko żebyś spędzał na nim jak najwięcej czasu. Tak samo tyczy się to social mediów i to jest ten sam case, jakby tym platformom tylko i wyłącznie zależy na tym, żebyś jak najwięcej kasy tam zostawił i spędził jak najwięcej czasu, no bo z tego mają pieniądze od reklamodawców i tysiąca innych rzeczy, tak źródło dochodu, yy, które uzyskują. Dzięki. Tobie. Onlyfans. Onlyfans. Yy, of. To jest platforma, gdzie goście, którzy totalnie sobie nie radzą, moim zdaniem, albo są mocno zdesperowani. Płacą pieniądze za dziewczyny, które tylko i wyłącznie potrzebują ich pieniędzy i są tam tylko i wyłącznie, żeby po prostu wyciągnąć z nich siano. Kiedyś, jeszcze za moich czasów, lub jeszcze wcześniej, kobiety potrafiły wyciągać siano w, w, idąc do klubu i naciągając gości na drinki, czy brać zaproszenia od gości, żeby stawiali im, nie wiem, kolacje w knajpie lub zabrali je na wakacje. A dzisiaj to już jest zupełnie inny, jeszcze Twoja potrzeba zostaje jeszcze bardziej zdigitalizowana, więc dzisiaj nawet tej osoby nie poznasz na żywo, tylko będziesz płacił za to, żeby móc oglądać albo żeby na przykład odpisać na wiadomość. Jakaś miarę ładna dziewczyna. Przerażająco w ogóle, co tu się dzieje z tym światem. Sorry, jeżeli używasz OnlyFans, no to. No w mojej książce jesteś na straconej pozycji. Nie dość, że przygrywasz swój czas, to jeszcze często przygrywasz swoje pieniądze. Totalnie nie polecam, bo w tej układance to ty jesteś tym jeleniem. Następna rzecz. <laughs> Zapisałem sobie to, że jeśli korzystasz z OnlyFans płacisz frajerskie za ułamek uwagi kobiety, która czerpie na tobie zysk. Czyli to jest deal w postaci jak... Mówi się w biznesie, że deal powinien być robiony win-win, czyli wygrana, wygrana. No tutaj ewidentnie to jest win-lose. Chociaż w sumie prawie każdy z tych portali to jest trochę win-lose. No, social media może, jeżeli wykorzystujesz je do budowania swojego wizerunku, no, możesz pozyskiwać z tego. Klientów, bo to jest narzędzie, może być wykorzystywane i jest często jako narzędzie marketingowe, dzięki czemu możesz zarabiać naprawdę solidne pieniądze. I to jest, lub też możesz przekazywać dalej swoją, swoją wiedzę, eksperckość na jakiś temat, no, tysiąc rzeczy, tak do wykorzystania. Ale no sorry, Tinder i OnlyFans i porna raczej nie dają ci wiele w zamian. Czwarta potrzeba, a to jest ciekawe. To też zostało zdigitalizowane. Moim zdaniem, chociaż możesz korzystać z tego fizycznie, jest to jedzenie. Jedzenie zostało zdigitalizowane w cudzysłowie, czyli mam tutaj na myśli fast foody, żabki, pyszne.pl i inne tego typu, czyli podstawowa potrzeba, Twoja, czyli jedzenie i picie, jest praktyczne wyciągnięcie ręki w dzisiejszych czasach, dlatego zmagamy się z epidemią, epidemią otyłości dużą cegiełkę tutaj dodały wszystkie te ułatwiacze pozyskania jedzenia w dzisiejszych czasach, no bo w Polsce żyje się coraz lepiej, Jest, ludzie mają więc coraz więcej pieniędzy, Ty masz coraz więcej pieniędzy, no i wydajesz je na badziewne jedzenie typu fast foody, żabka, pyszne.pl, Uber Eats, itp. itd. Wiecie o czym mówię? No w mniejszych miejscowościach to będą Prawdopodobnie żabki lub sklepy, monopolowe na przykład, w których możesz bardzo szybko pozyskać alkohol, kupić sobie chipsy i fajki. Fenomen żabek. Zobaczcie, że w żabka jest teraz, no ja wokół siebie mam myślę trzy żabki na przestrzeni 500-700 metrów. Kiedy idziemy do żabki? No nie idziemy na duże zakupy do żabki, tylko wtedy, kiedy coś szybko potrzebujemy teraz. Jesteśmy głodni i chcemy zjeść, nie wiem, snickersa, żeby przestać gwiazdorzyć albo napić się czegoś, przeważnie z cukrem lub z alkoholem. I, I daje nam to mocne ułatwienie. I też kolejny wyrzut dopaminy: do tego, żeby, żeby nasze ciało przyjęło trochę kalorii niepotrzebnych, trochę cukru, trochę alkoholu. Który no tak naprawdę no nie jest nam do niczego potrzebny. No, i też przy okazji wydajemy na to niepotrzebne pieniądze. Jeśli chodzi o fast foody. To też jest oczywiste, no kiedy jesteśmy głodni, no wtedy idziemy do fast fooda, albo kiedy akurat jesteśmy na trasie. Zalecza to naszą potrzebę tu i teraz, ale no, długoterminowo nam szkodzi. I jest tak łatwo dostępne, że dzisiaj no, na wyciągnięcie palca, wchodząc w aplikację w telefonie możemy zamówić w ciągu 20, 30 minut, a nawet 15 minut z tym, żabka już, nie używam tego nigdy, dostarczane jest ci jedzenie. Jest niesamowite jakby w jakich łatwych czasach żyjemy, i dlaczego ludzie są coraz leniwsi. Bo praktycznie cztery takie podstawowe potrzeby masz zaspokojone na wyciągnięcie dłoni. Możesz mieć tylko smartfon ze sobą, z internetem. Nie tak jak ja na majówkę. I robisz to wszystko z palca. To jest niesamowite. Z jednej strony, by the way, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to proszę, zacznij. E, daj lajka temu filmowi. Po, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. W ogóle, jeżeli ten temat... Jakkolwiek Ciebie interesuje albo zastanawia się nad tym, bo ja bardzo osobiście i się zbierałem bardzo długo do zrobienia tego odcinka. Powiedzmy po prostu, co myślisz. Jeszcze ogłoszenia e, tuż pasterskie, słuchajcie. I jeszcze jedna rzecz. Stawiłem też info o tym, że chciałbym zorganizować meetup, spotkanie z Wami, tak na żywo, w Warszawie. Prawdopodobnie odbędzie się 15 czerwca. Dajcie mi znać, czy przyjdziecie, czy jesteście zainteresowani. E, Chciałem się z Wami spotkać, przyjść piątkę, może. Zorganizujemy to tak, że wiedziemy gdzieś coś zjeść lub coś porobić e, aktywnego. Dajcie mi znać w komentarzach. Z chęcią z wami się spotkam. I przybiję piątkę. Zobaczę, kto mnie słucha. Jestem bardzo ciekawy. Trochę podekscytowany, bo, bo takiego spotkania jeszcze nie było. A już no to jest 74. 75 odcinek, więc chciałem się z wami spotkać. Myślę, że to już jest czas. Myślę, że to już jest czas. Wiem, że nie będzie nas setek. To jeszcze nie te zasięgi, ale. A propos budowania zdigitalizowanych relacji, no chciałbym to przeistoczyć w jakieś prawdziwe relacje, znajomości. Może coś ciekawego z tego wyjdzie, kto wie. Jestem bardzo ciekaw. I jeszcze Wam się podzie podzielę jeszcze jedną rzeczą, że długo się zbieram do nagrania tego odcinka i tak niestety jest w życiu, że jak wyjdziecie z obiegu, czyli nie robicie czegoś konsekwentnie to bardzo ciężko się za to zabrać. Ale no ja wracam na właściwy tor. Nie zamierzam przestać dla was nagrywać. Dziękuję że tego słuchasz. Jesteśmy w kontakcie mam nadzieję do zobaczenia 15 czerwca. Proszę dajcie mi znać. Będę ogłaszał te wyjście i zorganizował to żeby spędzić miło czas. Dzięki. Cześć. Peace. Panowie dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.